Jaki sklep zasługuje na miano nowoczesnego? Przede wszystkim taki, który jest energooszczędny. Za chwilę spotkamy się z ekspertami, którzy opowiedzą, w jaki sposób możemy zaoszczędzić nawet 60% kosztów wydawanych na energię. A zaczniemy od tematu i odpowiedzi na pytanie, co generuje największe oszczędności w sklepie. Są ze mną eksperci. Pan Piotr Kuchta, dyrektor do spraw technicznych i inwestycji, firma handlowo-usługowa Łukasik oraz pan Michał Iwański, menedżer do spraw agregatów i systemów chłodniczych z firmy Iglo. Panie Piotrze, zacznę od pana. Pan był przy zmianach w sklepie, więc jakby najlepiej pan zna odpowiedź na pytanie, co dało największe oszczędności w sklepie? Jakie zmiany? Największymi oszczędnościami na pewno było wybranie agregatów firmy Iglo, które charakteryzują się dużą sprawnością energetyczną, jak również połączenie ich pracy z zaworami elektronicznymi, które dodatkowo wspomogły efekt energooszczędności. Na jakim poziomie są to oszczędności? Porównując to do innej placówki z podobnym ciągiem chłodniczym, zyskaliśmy około 30% energii na założeniu drzwi chłodniczych i podobnie zyskaliśmy 30% na założeniu zaworów elektronicznych. Panie Michale, to teraz do pana pytanie. Jak to wygląda od strony technicznej? Jakie systemy spowodowały, że właśnie takie oszczędności można uzyskiwać? Przede wszystkim oczywiście, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, agregaty inwerterowe. Są to urządzenia, które są stricte stworzone do pracy z takimi urządzeniami, czyli dają tyle mocy chłodniczej, ile potrzebujemy. Dodatkowo ta moc jest jeszcze odpowiednio dystrybuowana, czyli bardzo dokładnie, bez strat, za pomocą elektronicznych zaworów rozprężnych. Te zawory potrafią bardzo dokładnie doprowadzić to, co wypracuje agregat i nie zmarnować tej energii w układzie chłodniczym. W sklepach spożywczych są dwa rozwiązania. Albo regały chłodnicze na nabiał zostają otwarte, albo są zastosowane drzwi. Widzę, że Państwo skorzystali z tego drugiego rozwiązania. I jakie korzyści z niego płyną? Przede wszystkim zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, tak jak wspominałem już wcześniej, o 30%. Dodatkowo poprawiliśmy również ekspozycję w samym regale nabiałowym, dzięki czemu, że mieliśmy możliwość zastosowania dodatkowego oświetlenia w belce montażowej. Panie Michale, od strony technicznej, gdyby mógł pan przybliżyć nam to właśnie urządzenie. Jest to tak naprawdę najbardziej popularne nasze urządzenie w całej gamie regałów chłodniczych. Bardzo sprawdzone urządzenie z dużą efektywnością swojej pracy. Tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, zamknięcie urządzenia spowodowało dwie rzeczy. To, że nie mamy straty energetycznej, czyli zimno nie wyskakuje nam na zewnątrz z urządzenia tak naprawdę. I jeszcze obniża to parametry pracy agregatu. Tutaj ze względu na to, że budynek jest dosyć dobrze opomiarowany przez inwestora, wiemy dobrze o tym, że wszystkie urządzenia, które pracują w kształcie sinusoidy, czyli mają górkę latem i dołki w okresach jesienno-zimowych. Natomiast tutaj to rozwiązanie inwestora, przeprowadzenie całej inwestycji, czyli elektronicznych zaworów rozprężnych i drzwi, spowodowało, że ta sinusoida jest bardzo płaska i widzimy tutaj obniżenie parametrów pracy agregatu, co na pewno bardzo istotnie będzie wpływać na żywotność pracy tego urządzenia. A teraz pokażemy od kuchni, jak wygląda cały system urządzeń wpływających na energooszczędność. Dlatego zapraszamy na dach. Jesteśmy w sercu całego zamieszania, czyli przy agregatach na dachu. Co może pan o nich powiedzieć? Na pewno mogę powiedzieć, że są super ciche. Było to szczególnie ważne, ponieważ mamy tutaj bardzo wymagającą sąsiadkę, starszą panię, która
dla której to był jeden z najważniejszych czynników. Cały system jest imponujący, zarówno wielkość, jak właśnie też ta cichość działania. Jak Państwo ją uzyskali? Przede wszystkim są to urządzenia stricte inwerterowe. Sprężarki są typu scroll, więc one mają bardzo gładką specyfikę pracy. Do tego jeszcze zamontowane są, jak Państwo widzicie, bardzo duże wentylatory, które nie muszą osiągać swojej maksymalnej prędkości obrotowej, a osiągają już pełną swoją wydajność pracy. Tu na dachu mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz, a mianowicie panele fotowoltaiczne. Tak, panele, również centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła i klimakonwektor firmy Daikin. Także mamy tu zastosowane rozwiązania z najwyższej półki. Aby dokładnie Państwu zaprezentować, jak ciche są to urządzenia, zrobimy redakcyjny test. Jak Państwo mogli słyszeć, jedynie taki dźwięk wydają agregaty. Jesteśmy przy chłodniach, które wymagają do swojej pracy dużo energii. Proszę opowiedzieć o systemach zastosowanych w sklepie, bo wiem, że można monitorować całość działania urządzeń. Ma Pani rację. Firma Iglo zastosowała przy tej inwestycji system monitoringu oparty na podzespołach Dixela. Dzięki temu rozwiązaniu każdy może połączyć się z monitoringiem zdalnie i zwrócić uwagę, czy nie wystąpiła jakaś awaria. Panie Michale, to teraz pytanie do Pana, bo zakładam, że system chłodniczy, chłodnie wymagają zużycia bardzo dużej ilości energii. Stosunkowo mniej niż meble chłodnicze na sklepie tej energii potrzebują. Natomiast, tak jak tutaj Pan Dyrektor wspominał, system monitoringu daje duże bezpieczeństwo w sklepie, ponieważ nie dość, że pozwala na wgląd w pracę urządzeń, to przede wszystkim informuje użytkowników o stanie pracy urządzenia. Czyli przed tym, kiedy obsługa sklepu stwierdzi już jakieś bardzo poważne zajście tutaj w układzie chłodniczym, my wiemy to pierwsi. Wtedy, kiedy zostają unieruchomione jakieś elementy albo coś dzieje się w układzie niepoprawnie. Do tego system monitoringu daje możliwość ingerencji w system zdalnie i zdalną diagnostykę układu. 24 godziny na dobę? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jaką powierzchnię ma sklep, w którym się znajdujemy? Ten sklep ma powierzchnię powyżej 500 m2. No to dość dużo, dlatego też dużo zostało zastosowanych inwestycji, które wpływają na energooszczędność, prawda? Dokładnie tak. Zamontowaliśmy m.in. wspomniane agregaty inwerterowe, zamknęliśmy chłodnie nabiałowe, dodając drzwi rozwierne. Również zastosowaliśmy oświetlenie LED-owe czy instalacje fotowoltaiczne. Teraz, panie Michale, pytanie do pana od strony producenta. Jak pan ocenia te rozwiązania? Oczywiście system chłodniczy ma swoją efektywność, ale ta efektywność została tutaj dobrze spożytkowana, a przede wszystkim przez to, że inwestor całą inwestycję chłodniczą wykonał zgodnie z prawidłami chłodnictwa. W tym miejscu czas, żeby pochwalić się pewną nagrodą. Dokładnie tak. Możemy się pochwalić tym, że uzyskaliśmy drugie miejsce w konkursie Lewiatana na Ecolidera. To znaczy, że nasz sklep zajął drugie miejsce, jest drugi najbardziej energooszczędny sklep w Polsce. I do tego przyczyniły się również urządzenia Iglo. Jak najbardziej tak. Nie tylko w tym, ale i w innych sklepach, które brały udział w konkursie Ecolidera, były urządzenia firmy Iglo. Sklep przeszedł wiele modernizacji, wiele zmian. Jeżeli mógłby Pan podsumować oszczędności, jakie wynikają z ich wprowadzenia? Ponad 60%. Tyle zdołaliśmy zaoszczędzić dzięki wykorzystaniu drzwi chłodniczych i zaworów. Nasze wewnętrzne obliczenia wskazują, że ta inwestycja zwróci się w przeciągu 3 lat. Zatem bardzo dziękuję naszym ekspertom za to, że panowie pokazali, w jaki sposób stworzyć nowoczesny, energooszczędny sklep.
jak widzimy, wybranie odpowiednich urządzeń i odpowiedniego partnera do swoich działań może przyczynić się do zmiany sklepu na lepsze, nie tylko wizualnie, ale też pod kątem oszczędności.